Dokładnie 115 lat i 2 dni od założenia klubu Łódzki Klub Sportowy podejmuje Pogoń Szczecin w piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Skoro święto, to przydałoby się wygrać z Pogonią, sprawić niespodziankę i gospodarze od razu ruszają do ataku. Michał Mokrzycki uderza z dystansu, ale Bartosz Klebaniuk radzi sobie z tym strzałem. A to już Pirulo w polu karnym i znakomita interwencja Klebaniuka, który wybiera piłkę spod nóg zawodnikowi ŁKS-u. Dobry początek ŁKS-u, ale teraz świetnie Biczachcian do Kulurisa. Kuluris ma tam Grosickiego. Kamil Grosicki trafia w słupek, ależ zmarnowana. Doskonała sytuacja do tego, aby to portowcy objęli prowadzenie. To już fragmenty drugiej połowy. Wachan Biczachcian z dystansu, ale wiemy, że on potrafi strzelać lepiej. Zza pola karnego próbuje też Rafał Kurzawa, dobija piłkę, Kuluris nie ma gola, mają czego żałować portowcy. Jesteśmy po drugiej stronie boiska i sędzia Piotr Lasyk dyktuje rzut karny, bo Leonardo Kutlis zagrał ręką, ale po analizie VAR okazuje się, że jednak nie w rękę, a w głowę trafiony przez Dankowskiego. Karnego nie ma. Dani Ramirez, świetne dogranie. Pirulo przegrywa pojedynek z Klebaniukiem, ależ znakomity zwód, znakomite podania, ale gola nie ma. To już doliczony czas gry, ŁKS w natarciu, portowcy momentami bezradni. Tejan, uderzenie wprost w Klebaniuka, w środek bramki strzelał Tejan. 97 minuta meczu, piłka znowu przed pole karne. Hoti, co za gol! Coś niesamowitego! ŁKS wygrywa z Pogonią Szczecin, ależ radość w Łodzi! Mamy niespodziankę, mamy przepięknego gola, którego w ostatniej akcji, w ostatnich sekundach, tuż przed ostatnim gwizdkiem zdobywa Engjell Hoti. Fantastyczne zakończenie meczu w niesamowitych okolicznościach. ŁKS niespodziewanie pokonuje Pogoń Szczecin 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.